Hej kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić mojej historii. Znowu historia, ogólnie jakby miesiąc styczeń będzie taki nie paznokciowy kompletnie, tylko właśnie chciałabym wam opowiedzieć o różnych kwestiach, których na przykład między innymi tak film o uśmiechu naprawdę fajnie się sprzedał. I mniej więcej w różnych kontekstach właśnie będę chciała wam opowiedzieć różne historie. Tym razem chciałam wam opowiedzieć o czymś, co i zadajecie mi pytania na właśnie YouTubie pod filmami i na Instagramie. Przez to, że jak wpisujecie moje imię i nazwisko na YouTubie, wyświetla wam się Marta Plewa, mam talent. Dlaczego mam talent? Czy byłam wam talent? To się zaraz okaże i zaraz wam o tym opowiem. Zapraszam dalej do oglądania. Moi drodzy, tutaj mam taką fajną pamiątkę, czyli zdjęcie moich dziadków, czyli osób, które są dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważni w życiu. I mój dziadek, który rozpoczął moją miłość z muzyką, czyli zapisał mnie do szkoły muzycznej. I właśnie numerek, czyli 3155, mam talent. Tak, byłam w mam talent. Ale jak to się skończyło, jaka to jest historia, to właśnie chcę wam powiedzieć. Byłam mam talent 2 lata temu, jak nie 3 lata temu. Nie pamiętam dokładnie, albo 2, albo 3 lata temu. Chyba 3. Właśnie kolega mi powiedział, że 3 lata temu. Powiem wam, że no to jest naprawdę kawał czasu. I co tam się wydarzyło? Gdzie doszłam i w ogóle? Więc tak. Może opowiem wam całą historię, jak to było i ogólnie jak jest w takich programach i na castingach. A więc tak, przyjechałam dzień wcześniej, nocowałam w takim hostelu na Świętym Marcinie. Także wszystko się działo na następny dzień, w maju. I to miało miejsce w hotelu Sheraton. No i tak. Oczywiście rano tam pojechałam, żeby było, żebym była jakby jedną z pierwszych, ponieważ tam wiadomo, na tych castingach i pre-castingach jest pełno ludzi. No i po prostu chciałam, jakby nie chciałam stać w tłumie ludzi i chciałam po prostu być jedną z pierwszych. Więc pojechałam tam jakoś o, nie wiem, casting chyba się zaczynał od 9, 10, coś takiego. No i ja tam byłam już o 8, żeby po prostu być troszeczkę wcześniej. Było już troszeczkę ludzi, ale to nie było naprawdę dużo, to było, nie wiem, garstka, gdzieś z 30 osób może. I tam wiadomo, dzieci z mamami, z rodzicami, jak to były mniejsze właśnie dzieci, albo dorośli ludzie, różne, już przebrane osoby i te, które chciały się przygotować. Także najpierw byliśmy w takim holu. Tam był właśnie fortepian, no i jakby od 10 już było naprawdę dosyć dużo ludzi i ustawiliśmy się w jednej kolejce do takiego formularza, które miało 15 stron około i tam właśnie swoje dane, czy występowałam wcześniej w różnego rodzaju właśnie takich programach, show w telewizji, czy w jakichś reklamach, moje hobby, mam trochę opowiedzieć o sobie. No i na końcu historia życiowa. Miałam jakieś tam miejsce i właśnie o historii życiowej. Ja nie napisałam, przez to, że nie miałam co. Jakieś takie, nie wiem, traumy. No i powiem wam, że... no i potem oddawaliśmy te formularze i dostawaliśmy właśnie tą naklejkę. Dostawaliśmy chyba 2 albo 3 te naklejki. Przez to, że jakbyśmy właśnie zgubili, albo one się odklejają, bo to na ubranie, wiadomo, wszystko się przyczepia do tych naklejek, to naprawdę było straszne. No i tam też mieliśmy jakby zaznaczyć, co będziemy śpiewać, jaką piosenkę, czy na przykład instrument mamy jakiś, czy coś do podłączenia, jakie wzmacniacze, nie wzmacniacze i takie różne rzeczy. No i ja miałam płytę CD, była przygotowana na płytę CD, przez co? Przez to, że wcześniej czytam regulamin na stronie właśnie TVN, odnosi właśnie w programu Mam Talent, no i tam było napisane jak krowie na rowie, że oni instrumentów nie wypożyczają. No to ja sobie tak myślę, no nie będę z keyboardem tak przyjeżdżała, ani żadnym klawiszem, no bo to pierwsze ciężkość, po drugie weź to przypnij, weź to ogarnij i tak trochę słabo. No i słuchajcie, zadzwoniłam do pani na infolinię. Pani była tak
przemiła, powiedziała mi tak: jak w regulaminie pisze, że instrumentów nie wypożyczamy, to tak jest. I się wyłączyła. Więc bardzo miła pani, mogę pozdrowić, nie mam pojęcia, kto to był. Bardzo chamska, strasznie chamska pani, która była niemiła, która wręcz na mnie krzyczała i mówi, że jakby dała mi do zrozumienia, że jestem głupia, że nie przeczytałam regulaminu, gdzie po prostu było napisane, ale chciałam się dowiedzieć. Gdzie, słuchajcie, potem przychodzę, przyjeżdżam na ten casting i okazało się, że pianino jest. Ale nie wypożyczają, ale pianino jest. Znaczy jakiś tam keyboardzik. I słuchajcie, ja mówię tak, gram. Chciałam zaśpiewać i zagrać. Wiadomo, że wtedy są dodatkowe punkty, tak? Bo jak grasz i śpiewa się jednocześnie, to jednak no lepszy fan. Słuchajcie, i ja byłam przerażona przez to, że teraz nie wiedziałam, co zrobić. Czy jednak przepisać się i zagrać na żywo, czy jednak ta płyta CD dalej mam ją tak w zanadrzu. I ta właśnie w holu był jeszcze fortepian, jako taki hotelowy. No i sobie szybko przegrałam, mówię, dobra, dobra, umiem, to zagram. No i przepisałam się jako muzykę na żywo. Słuchajcie, przechodzimy do kolejnego pokoju. No i jakby były sale podzielone dwie, była sala A i sala B. Sala A były wokaliści, sala B była inne talenty. Czyli właśnie, nie wiem, był ptank, pan, który nawet naśladował ptaki. Nie wiem, tam różne magicy, nie magicy, tancerki, partnicy, różne osoby. No i słuchajcie, było tyle wokalistów, że stworzyli jeszcze jedną salę C. Czyli było wokalistów A, C i sala inne talenty B. Bo wokalistów od cholery. Naprawdę było ich bardzo, bardzo dużo. Było ich aż za dużo. I po prostu oni od początku wiedzieli i nam powiedzieli nawet, że nie nastawiajcie się, ponieważ to jest program, który chcemy po prostu, żeby było śmiesznie, żeby były inne talenty, żeby była jakaś oglądalność, bo jak znowu na przykład wygra jakiś wokalista, który naprawdę ładnie śpiewa i nie ma jakiegoś tam, nie wiem, jakiejś tam dramy, to po prostu program nie zaistnieje i po prostu nie będzie to sprzedawalne, tak? Dlatego ja już się nastawiam od samego początku, że po prostu nie przejdę dalej. No ale czekaliśmy w takim dużym holu, no i już wołali nas po numerkach. Od każdej jakby sali był taki pan, który po prostu jakby był takim organizatorem, no i wołał nas właśnie do tych sal. Słuchajcie, no i zostałam przywołana, oczywiście bardzo stresowałam. No i przywołali mnie, no i był ten moje pianinko, które mi podłączyli, ale patrzę, gdzie jest pedał. Pedał to jest taki przycisk do wytłumiania dźwięku, czyli po prostu dźwięk nie jest taki płaski, tylko jednak brzmi troszeczkę dłużej, tak można powiedzieć. I słuchajcie, tego nie było. Czyli wyobraźcie sobie, ja śpiewam balladę, śpiewałam Fields of Gold Stinga i wyobraźcie sobie, że był ten keyboard, nieszczęsny keyboard, jest ta ballada, która tak naprawdę jest piosenką wolną i tutaj bardzo fajnie połączyć jednak te dźwięki. I słuchajcie, i nie było właśnie tego pedału. Ja byłam zestresowana przez to, że musiałam dodać więcej dźwięków, żeby to jakoś brzmiało, tak? A nie, że ja nacisnę jeden, nie wiem, ja nie gram akordami, tylko starałam się właśnie jednak tymi dźwiękami zasuwać. I to brzmiało tak strasznie. Właśnie to takie płaskie te dźwięki. I do tego, słuchajcie, śpiewałam i ten mikrofon cały czas mnie zlatywał na dół i musiałam jakoś tak straszne, to było straszne. I w ogóle jeszcze oczywiście mnie zadali pytanie, dlaczego przyszłam do tego programu, standardowe pytanie. Trzeba było, wiecie, coś tam zbajerować, że to jest moje marzenie, życie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jakbym powiedziała od razu, że nie wiem, kot mi zdech czy coś takiego, to od razu bym jakby przeszła dalej, ale to jakby to jest historia życiowa. Ale powiem tak, był reżyser w komisji, był facet od kamery, była psycholog i był stylista bodajże i właśnie oni patrzyli na mój wizerunek, jak się wypowiadam i tak dalej, i tak dalej. Nie było stricte kogoś od muzyki, ponieważ to jest tam najmniej ważne i istotne. Na precastingach jest ważne to, jak się zaprezentujesz, czy jesteś debilem, czy jesteś mądry, czy nie wiem, zrobisz z ciebie kretyna, czy zrobisz z ciebie wielką gwiazdę. Wybierają i takich,
Także przez to, że ja byłam zestresowana, przez to, że tego pedału nie było, jako całość wyszło mi naprawdę spoko, ale po prostu to brzmiało tak fatalnie, ten instrument. I no porażka po całości. W ogóle brak organizacji przez to, że potem przez dodanie tej trzeciej sali, tej C dla wokalistów, oni sami nie wiedzieli, gdzie nas dawać. Czy nas dawać do jednej sali, czy do drugiej sali. Brak organizacji totalnie, jakby nie przewidzieli pewnych rzeczy. No i wyszłam tam około, nie wiem, drugiej godziny, coś takiego. No już pojechałam do domu i jakby dostawaliśmy karteczki, że jak przejdziemy dalej, to ktoś do nas zadzwoni za kilka tam dni. No i jakby przydzielą nas do danego miasta, bo to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, bym była z Poznania i w Poznaniu bym szła na casting przed jury, normalnie przed jurorów, tak? To na przykład by mnie dali do Wrocławia. To tak jest, że po prostu nas rozpraszają po całej Polsce, jak im pasuje. Więc to tak wygląda, moi drodzy. Przygoda fajna, ustawiona. Kto chce właśnie przeżyć coś fajnego, to spoko sprawa. Jeżeli ktoś chce się wybić, zależy co by pokazać, zależy czy ma szczęście, zależy właśnie czy jakby wszystko zgodnie z planem pójdzie. Jakby teraz, czy żałuję, czy nie wzięłam tej płyty CD? Nie, chyba nie, ponieważ jakby Mam Talent to jest takie... To jest taki program niewybijający za bardzo, bardziej właśnie X Factor, gdzie czekam i doczekać się nie mogę, chyba już się nie doczekam w Polsce X Factoru, ale może właśnie, nie wiem, The Voice. Chciałam iść do The Voice w tamtym roku, ale jakby nakładały mi się terminy. Nakładały mi się terminy z maturą ustną, więc no nie mogłam, tak? Nie mogłam pojechać na castingi, ale w tym roku, jak jestem już... No wiadomo, w Warszawie to raczej skorzystam, więc może mnie zobaczycie, ale to mówię może i to jeszcze dużymi literami, ponieważ nie wiem, może ten YouTube coś stworzy przez to, że będę właśnie nagrywała te covery. Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Także moi drodzy, tutaj numer jest na pamiątkę, więc numer jest i... No tak to wygląda, także już wiecie dlaczego jestem wpisana w wyszukiwarce jako Marta Plewa Mam Talent. Także moi drodzy, to na tyle, jak Wam się historia podobała, dajcie znać, łapkę w górę, to będzie na mnie naprawdę duża motywacja, przez to, że wtedy YouTube sam promuje filmy. No i tak, tu macie filmy proponowane, tu macie przycisk do subskrybowania, do którego Was zachęcam, żebyście kliknęli, a ja Was zapraszam do kolejnego odcinka, pa pa!